Cześć, witamy Was w oficjalnie na świecie najlepszym podcaście na temat medycyny alternatywnej. Się, tak. Jesteśmy po prostu, jedziemy na jednym wózku razem z Ziębą. Tak, ale on nie robi podcastów, dlatego jeszcze serdecznie nie pozdrawiamy, a my bierzemy się za kolejny odcinek, trzeci odcinek drugiego sezonu. I kontynuujemy temat dzbaningu. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jak blizna może zrobić z nas dzbana. Także witajcie w Neurofreakach. Tutaj wasi ulubieni terapeuci Patryk Sobotka, Maciej Dłuczyński i gościnnie serdecznie witamy Marcina Zarzębowskiego. Witam, oficjalnie witam. W plebiscycie najlepszego terapeutę w Gdańsku. Marcin, to prawda? Tak, więcej sprzętu niż talentu, to ja. Wszyscy o tym wiedzą dokładnie. No to jedziemy na jednym wózku. Tak. Z Marcinem łączy nas bardzo dużo. Okazuje się, że będzie nas łączyło coraz więcej. A dzieli nas odległość, ale ona nie jest specjalnie dużym problemem. Widujemy się dość często. Marcin jest terapeutą, który oczywiście bardzo mocno uwzględnia pracę na układzie nerwowym. Tak jak my. Wszystko się zgadza świetnie, dlatego między innymi się lubimy bardzo. Dwa, jest właśnie w projekt ma u nas specjalistę do pracy z narzędziami. I to jest jego główna zajawka. Pewnie chwilę o tym pogadamy. Pewnie tak. I z blizną. Terapia blizn. Możliwości pracy z blizną. Szkolenie stacjonarne. Trochę online'owo bawimy się. Jak dzisiaj będzie Marcin, tak wiecie, jest tak harkoto. Tak. To znaczy, że już chłopak dzisiaj nagrał 200 giga materiału. To nie mało. Nie, to jest bardzo dużo. 200 giga materiału, czyli możemy teraz powiedzieć, pamiętasz pierwszy odcinek Neuroflików? Mhm. 32 gigabajty materiału przyswojonego przez dobę. Przesosłem się dzbanami, czyli teraz czyli 200. Czyli Marcin może ile? Skutecznie kogoś zawalić na jakieś 7 dni. Mocne. Czyli to by było tak naprawdę 32, 6 mniej więcej, 600 tysięcy, 700 tysięcy słów. Petarda, czyli po prostu jeśli chcecie posiąść niesamowitą wiedzę, to fundujecie sobie komorę deprywacyjną. I słuchacie. Ładujecie się w nią na 24 godziny razy 7. I oglądacie tylko te właśnie materiały. To jest ciekawe też jeszcze, zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, bo my dlatego dużo nagraliśmy, bo to było kilka dobrych godzin materiału, żeby tam ludzie się nie przestraszyli, że aż tyle Marcin cię nagrywał, tak? Tyle naście godzin. Tylko, że my nagrywamy tak, nie wiem, czy kogoś to interesuje, 50 klatek, tutaj 4K i tak, takie różne fajne rzeczy. Stąd dlatego spoko wychodzi... jakość. Tak, czyli... jak... Czujesz, jakbyś był na kursie niemalże i praktycznie do... Marcin się wylewa z obrazu, tylko prawda, może do... Czyli tak naprawdę Marcina szkolenie można było spokojnie w IMAX-ie oglądać. Tak. Dodatkowo Marcin jest jeszcze specjalistą w startującym właśnie Neuroklubie i może powiemy tylko tak, jakbyście byli zainteresowani, mam dla was fajny bonus, także zostańcie z nami do końca i tam pod koniec powiemy, o co chodzi, żebyście mogli skorzystać z tego Neuroklubu, jeżeli jeszcze nie dołączyliście. Ale to końcóweczka. Lecimy z tematem. Ojej, mega, mega ciekawy temat. Blizna, bycie dzbanem, no żyć nie umierać, nie? Co łączy dzbana i bliznę? Jak nie być dzbanem w dzisiejszych czasach, posiadając bliznę? Najgorsze, co się tylko może człowiekowi przytrafić, to obniżona zadaniowość. Jeśli ktoś śledzi projekt Masaż Anatomię Integracyjną, każda jakby źródło wiedzy wie, że jeśli mamy papkę zamiast mózgu, to nasze dysfunkcje będą po prostu łapane od szturchnięcia łokciem. Taka blizna może bardzo mocno obniżać zadaniowość tylko z tego względu, że jest. Ja może tylko dodam, o co nam chodzi, bo ludzie będą myśleli, że okej, dobra, u mnie jest w porządku wszystko, nic się nie wydarzyło, nie mam przerwanej ciągłości skóry i tak dalej, albo będą to tak naprawdę niekoniecznie serio traktować to, co my mówimy, no bo jakby blizna, może powiemy, o co nam tak naprawdę chodzi, tak? Chodzi nam o po prostu różnego rodzaju ingerencje w nasze ciało, takie konkretne, które bardzo mocno przez długi czas oddziałują na zaburzoną funkcję naszego układu nerwowego, tak? Macie chwilę tutaj w fizjologii możemy, tutaj jakby, o co chodzi teoretycznie? Mamy jakiś taki uraz, co się wtedy dzieje? Okej, właśnie. Wtedy się dzieje naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy na różnych poziomach, więc możemy sobie wspomnieć, Marcinowi zostawię jego ulubioną kwestię dotyczącą wolnych zakończeń nerwowych zatopionych w kance łącznej. Akurat jeśli chodzi o to, to tutaj ja jestem też w ogóle tym mega, mega zainteresowany, zaciekawiony, więc chętnie posłucham, co tam Marcin akurat o tym powie. Mnie to zawsze interesowało od strony jakby samego też stanu zapalnego i tego, że on wymusza powstawanie tak naprawdę jakby
kolejnych receptorów, można powiedzieć, zagęszczenie ich i też jakby zwiększenie ich wrażliwości. Następnie, jeśli ten problem jakby bólowy, ta sygnalizacja jest przedłużona, to dochodzi do sensytyzacji rdzenia kręgowego, następnie dochodzi do sensytyzacji w ogóle już centralnego układu nerwowego i czyli on wtedy być, każdy jakby taki malutki bodziec uczymy się ból. Zaczyna nas tak mocno triggerować. Czyli sensytyzacji chodzi, bo wiesz, jakby musimy to zmiękczać, bo oczywiście przede wszystkim oglądają nas, myślę, że osoby zainteresowane pracą z ciałem, ale są też pacjenci, dobra, więc możemy to dużo nie mówić, no nie? Tak. Więc rozwijam te czynniki pierwsze. Można sobie to tak porównać. Wyobraźmy sobie, że to jest jakby nic innego niż tylko zwiększanie takiego naszego wewnętrznego rozdrażnienia, takiej pobudliwości. Czyli to jest tak, jakby ktoś nas tak cały dzień, na przykład idziemy sobie do pracy, jest fajnie, mamy pracę, którą lubimy i ktoś tak nas po prostu tak dziubie cały dzień. Tak, nas tak palcem szturcha, bo to akurat niektórzy nas widzą, a niektórzy nas słuchają. Ja teraz Marcina tak palcem tak delikatnie dziubię bark. No niby nie boli, nie? Wcale. No, nie. Trochę jest irytujące, ale jakbym tak robił cały dzień, tak na przykład jeszcze sobie tak mówię, Marcin, nie? I on po prostu wraca do domu, gdzie czeka żona z kolacją, jest w ogóle fajnie i sobie po prostu wchodzi i słyszy, co by zjadł na kolację? Daj mi spokój. Albo ma albo tego dotknęła w samym miejscu. No, tak jest, dokładnie. I wtedy po prostu Marcin wybucha, bo już jest na granicy wytrzymałości, więc tutaj dzieje się dokładnie to samo. Może być taka sytuacja, że miejsce, jakby już cała sytuacja związana z tym takim ciągłym nakręcaniem tej sytuacji bólowej może spowodować, że niewielki bodziec, który akurat jeszcze będzie w miarę specyficzny pewnie dla danego miejsca, będzie rozkręcał od nowa całą tą sytuację bólową. Dlatego część pacjentów na przykład zgłasza nam takie nieadekwatne dolegliwości bólowe do urazu, jaki akurat teraz mają. Czyli może być tak, że ktoś się gdzieś tam lekko uderzył, lekko sobie gdzieś tam na przykład podwichnął staw skokowy, no nie ma żadnego wysięku, nic tam się nie stało, a ktoś tam po prostu nam się zalewał łzami, mówi, że no strasznie boli i co z tym zrobić? I to nie musi być od razu jakiś ból neuropatyczny, jakaś straszna sprawa, sprawdzamy to strukturalnie, ktoś robi USG i tam nic nie ma. No może tak być. Może tak być. Więc od tej strony taki uraz może dużo tutaj spowodować. Mamy rozgryzione jakby ogólnie o co chodzi i dochodzimy sobie do wolnych zakończeń nerwowych. O kurde, i był ten uraz. I tak mnie tak klepałeś, tak mnie klepałeś, aż w końcu polała się krew. Albo doszło do urazu wewnętrznego, no bo umówmy się, jeśli chodzi o bliznowacenie, to nie mamy tylko blizn, które widać z zewnątrz, ale równie dobrze mogłeś mnie tak klepać, że pod spodem doszło do uszkodzeń, powstał krwiak, no to powstał też stan zapalny, żeby ten krwiak zresorbować. Tkanka się zaczęła przebudowywać, tak, jak miała do tego stworzone warunki. Czyli albo ruszałem się dalej, albo tak jak po szpitalu, po operacjach, nie ruszałem się, byłem w złym stanie, pilnowałem, żeby mi tam się nic nie stało, ochraniałem tą okolicę. Czyli ona jakby nie ma jakby dodatkowych wrażeń, oprócz tego, że tam jest obolałe, boli, ma się zagoić. No i albo ta blizna się przyzwyczai do czynności dnia codziennego, do tego, co my robimy, albo to my się do niej przyzwyczaimy. I tak jak powiedziałeś, mogę mieć tutaj wgrane to, że ja sobie tutaj lekko to opracowuję i ten bodziec już jest wygórowany, bo w te nowo powstałe włókna kolagenowe, te wolne zakończenie nerwowe mogą się też wtopić i zapamiętać ten układ, w którym jest. Ja mogę nawet wykonać inny, dowolny ruch, ale już samo to, że układ napięciowy się zmienia, to tak jakby odgrywało, to tak dla naszego układu nerwowego to jest jak dalej te klepanie. Tak. Zmiana po prostu napięć. Tak, dowolny ruch znowu w całym moim organizmie tą sytuację przywołuje. Umówmy się, że ta blizna w kontekście tego stanu zapalnego, o którym powiedziałeś, jest. Sama obecność blizny może wywoływać stan zapalny, może przedłużać proces, długość obecności stanu zapalnego. Tylko czyli to, czas, że ona tam jest. Czas gojenia się tkanek. O to przedłuża? Chodzi, tak? Przedłużać. Tak, jak najbardziej. Czyli jakby to jest znowu takie zamknięte koło. Rana się nie może goić, bo jest jakby podrażniana. To wywołuje stan zapalny, co pogarsza gojenie, co znowu przedłuża proces terapii. Także
tych mechanizmów jest naprawdę, naprawdę sporo. No i możemy to jakby zignorować, zostawić to nawet na wiele, wiele lat. Nasze ciało nauczy się na tą daną okolicę specyficznie reagować, czyli najprawdopodobniej będziemy unikać jakiegokolwiek kontaktu w tym miejscu, ba, żeby w jakichś innych sytuacjach dnia codziennego tej okolicy nie podrażnić, może się na przykład zmienić biomechanika, czyli będziemy ruchy wykonywać w taki sposób, żeby tego nie podrażniać. Tutaj rozmawialiśmy o kejsikach. Miałem pacjenta, który zranił się w palec, w dłoń. Mobilizowaliście kiedyś bliznę na opuszku palca? No to nie specjalnie. Pół centymetra. Wydaje się nic wielkiego, ale dotykamy tym palcem codziennie mnóstwa przedmiotów. I on powiedział, ten facet, że jak bierze coś w rękę, to w sumie ta blizna go nie boli. No pokażę pan, jak pan chwyta. Wyobraźcie sobie, że macie bliznę na opuszku, a tak chwytacie, że nie dotykacie tym opuszkiem tego przedmiotu, który trzymacie i dzierżycie w dłoni. Mówię, no ale jak pan to złapał? Niech pan dotknie tym. Nie, no tak to nie. Ale czyli on sobie zdawał sprawę, nie że tak zdawał nie zdawał sobie z tego sprawy, okay. Bo adaptacją była zmiana biomechaniki i metody chwytania na taką, żeby tej danej okolicy nie podrażniać. I on myślał, że tego nie boli. Błąd. To go bolało i to bardzo. Już pomijając samą dłoń i ilość wolnych zakończeń nerwowych, które tutaj jest fabrycznie, to, że one jeszcze były splątane w tkance łącznej i jeszcze podrażniane w wyniku kompresji, no to już było za dużo. A czy zauważasz na przykład, że właśnie, powiedzmy w kontekście tych naszych dzbanów tutaj, drugiego sezonu, to jest tak, że pacjenci, którzy mają urazy na takich, powiedzmy, tak jak wspomniałeś, obszarach, gdzie jest duża ilość po prostu receptorów, tak, wolnych zakończeń i tak dalej, czy tam twarzy, nie wiem, rękach, szyi, stopach i tak dalej, to bardziej wpływa na przykład na ich bodźcowanie układu nerwowego i w konsekwencji bycia większym dzbanem? Wprost proporcjonalnie do, nazwijmy to, jakości tego urazu, czyli im większy dzwon, tym większy dzban w kontekście głowy. Jeśli chodzi o inne części ciała, też wprost proporcjonalnie do wielkości tego urazu, obniżona zadaniowość, tak, jak najbardziej. Czyli pewnie jakbyśmy myśleli w tych kategoriach, no to lepiej byłoby mieć jakieś tam bliznę na plecach niż na przykład na ręku, tak? Albo na plecach niż na stopie, albo na plecach niż na jamie brzusznej. Można tak powiedzieć? To nie jest takie zero-jedynkowe, ale jakbym miał do wyboru, to wolałbym faktycznie nie mieć tego urazu w obrębie głowy, twarzy, no bo tam jest jednak centralny układ nerwowy i tą okolicę chronimy szczególnie. Mhm. Drugi mózg mamy w jamie brzusznej, także tutaj też bym nie chciał mieć nic pocięte, no bo to znowu steruje wszystkim. Także jakbym już miał do wyboru, to bym wolał na obwodzie. Na obwodzie. Tak. Twoje ulubione miejsce na posiadanie blizny. Gdzie byś jakbyś mówił? Mówi tak, Marcin. Mam dobre miejsce na bliznę. Tak, na przykład torturują cię. No nie, mówią, no, robimy ci jedno cięcie mieczem. Gdzie? Co byś wybrał? Jest takie miejsce. Tam, gdzie skóra jest. Tak, tam, gdzie skóra jest właśnie najgrubsza, no to tak bym sobie na tym wrostku C7 dał sobie bym przeciąć. To jeszcze jest tak, powiedzmy, tutaj te linie napięć, tak, tutaj się ogólnie te linie napięć tak mocno rozkładają, że, bo ja akurat mam takich pacjentów po wypadkach, którzy generalnie te kręgosłupy mają połamane, pośrubowane, pocięte. No i generalnie pomimo tego, że ten odcinek jest jakby wysoki, no to zwykle tutaj jest tak, że jesteśmy spięci, zwarci. A taka blizna po prostu cały czas moim ciężarem dłoni cały czas byłaby jakby mobilizowana do otwarcia. Mhm. Także raczej nie chodziłbym spięty w ten sposób, tylko cały czas bym to sobie mobilizował. No. Ale to jest tylko takie moje widzimisię, najgrubszy fragment skóry C7. Tam jest podobno taki punkt akupunkturowy, pocałunek smoka. Także jakbym sobie tutaj nie dał wbić igły i cała krew nie spłynęłaby mi do głowy i bym nie umarł, to pewnie bym przeżył i bym wolał taką mieć bliznę. Wow, to powiem ci, że ta odpowiedź mnie zaskoczyła trochę. No, ja myślałem, tak, że powiesz, o, Barty uda. Na tyłku. Jakbym stał, to bym się przewrócił. Ale już 3 centymetry wyżej to już bym sobie chyba nie dał nic. Nie, już wyżej nie. Tak, okay. Tylko do tyłu. Nie wiem, czy jakie masz tutaj akurat też doświadczenia na przykład z tatuażami, ale to jest, mam wrażenie, bardzo kiepskie miejsce. Tak, nie, odcinek w sensie, szyjny, więzadło karkowe. Nie, że więzadło karkowe, jest... tylko chodzi ogólnie o ten fragment skóry, który jest taki gruby, ale tak, na wyniosłościach kostnych, na samej jakby okostnej, no to będzie ultra bolesne, tak? Jak no, rozmawiamy o cięciu mieczem samurajskim, także myślę, że byłoby szybko i gładko. Wiecie, się jakby nie zauważył. Dobry temat wjeżdżasz, dlatego że myślę, że tutaj warto uświadomić tutaj naszych widzów, słuchaczy, dlatego że mówimy sobie o bliźni, każdy mówi, a dobra, spoko, mnie to nie dotyczy, bo w sumie nie miał żadnego cięcia i tak dalej.
ty już jakby to rozszerzyłeś, mówiąc o tym, że są tak zwane blizny wewnątrzkankowe, bo przecież nieraz się zdarza, że mamy jakieś magiczne miejsce, przychodzi pacjent z jakimś konkretnym problemem, my pracujemy, nie wiadomo dlaczego, wszystko nas po prostu kieruje, że trzeba pracować z przodem uda, my pracujemy, tam teoretycznie nic się nie wydarzyło, potem pacjent przypomina, albo na przykład przy okazji jakieś USG robione, się okazuje, że o, tam był kiedyś uszkodzony czworogłowy uda, czyli mamy jakąś naderwanie wewnątrzkankową. Mhm. To jest standard, dużo osób tak ma, tylko oczywiście nikt nie robi skaningu USG całego ciała, no nie? Ale są też inne rodzaje podrażnień układu nerwowego. Tutaj Maciek wspomniał o tatuażach. Możemy sobie to robić, a później będziemy sobie wymieniać ewentualne inne rzeczy, żeby w końcu nasz słuchacz więc powiedział, aha, czyli ja też się łapię. W końcu mówią o mnie. W tych kategoriach, no nie? Że jednak to jest coś, my teraz mówimy, o czymś, co dotyczy tak naprawdę no, większość społeczeństwa, albo wszystkich tak naprawdę, bo ja wątpię, tak przychodzi pacjent, który powiedzmy ma tam, nie wiem, lat 40, 50 i pytam się, czy jakieś urazy były, on mówi, że nie. Dobra, idźmy sobie w tatuaże. Jakie są twoje obserwacje na ten temat? Jeśli chodzi o moje obserwacje, to mam wielu pacjentów, którzy swoje blizny na przykład tatuażami zakrywają. To jest jeden z głównych powodów, dla których w ogóle się wykonuje tatuaże. No i zasłanianie innych tatuaży i zasłanianie blizn. Też między innymi tak się wykonuje. Czy to jest spoko? Z mojego takiego, z takich moich obserwacji wynika, że taki tatuaż potrafi zrobić terapię. Mam na myśli taką na przykład bliznę po oparzeniu. Miałem na szkoleniu właśnie taką pacjentkę. Blizny po oparzeniu stop. Była mała, brat jej nie upilnował, włożyła stopy do wrzątku. Zdarza się. Blizny pooparzeniowe, nieregularna struktura, zmienność warstw. Co się okazało? Ona zdjęła skarpetki, faktycznie te blizny tam były, z tym, że na bliznach tatuaże. Ona sobie wymyśliła, że jak ta blizna ma taką trójwymiarową strukturę, to ona tam sobie pieprznie tygrysa i to będzie wyglądało jak sierść, jak takie futro. O, mocne! No bo jeszcze zrobiła sobie kolor, tak? I to miało być takie jak prawdziwy. No właśnie ona mówi, że tak, siedzi, patrzy na swoją bliznę, zrobili ten tatuaż, nałożyli kolor, blizna się wygładziła. Zrobiła się gładsza. Raz, że samo jakby wbijanie igieł i wyjmowanie powoduje jakby sumę mikrouszkodzeń, przebudowę tkanek i to może ją zregenerować, a dwa, że są techniki, które polegają właśnie na wbiciu igły, zrotowaniu i odciąganiu blizny. Mhm. A tutaj mamy szpalerek, który robi robotę na bieżąco. Czyli chcesz powiedzieć, że ona sobie jakby tak nieświadomie kompletnie zrobiła całkiem niezłą terapię. I jednocześnie trochę lipę, bo ty znaczy się, bo to jest jakby takie przelewanie tutaj w tym pojemniku z jednej strony w drugą, czyli to się estetycznie wygładziło, ale wprowadziła sobie tam jakby takie inne problemy, co nie zmienia faktu, że tak, blizna się faktycznie kosmetycznie wygładziła, z tym, że nie trzeba by robić koloru. Ale na przykład czuła się ona, jeszcze tak będę ciągnął ten temat, gorzej jakby po zrobieniu tego tatuażu w stosunku do jakby dysfunkcji stóp, które być może miała? Nie potrafiła wtedy określić, bo ona po prostu powiedziała, że te blizny ma, że czuje ograniczenie ruchomości, bo jest trenerką personalną i nie ma pełnego zgięcia grzbietowego i to jej przeszkadza przy przysiadach. A ja wiesz co, chyba mówimy o jednej osobie i mojej pacjentce jednocześnie. Możliwe, że tak, no bo ona była jakby w projekcie masaż i wiele lat temu jeszcze na Miłobędzkiej. Tak, ale się widujemy chyba nie tak. Możliwe, że tak. Na bokserskiej. W każdym bądź razie. Jak ten świat mały. Pomyślałem sobie teraz, no nie. Tak. No bo ja się wcale nie dziwię, bo to aktywny człowiek, tak? Ona chciała być wtedy zdrowa i też wtedy do nas przyszła po znajomości. Absolutnie. Okay, ja w ogóle do imion. Nie będę strzelał. Dobra. Ja pamiętam, ale nie chcę tej kawy i wiesz, jakby powiedzieć źle. W każdym razie puenta będzie tego taka, że zrobiliśmy właśnie mobilizację blizny przy użyciu flossingu i pierwsze jej wrażenie. Tygrys zszedł. Nie zmazał się, ale pierwsze jej słowa to było, jakby mi ktoś zdjął skarpetki ze stóp. Taka blizna pooparzeniowa, gdzie jest duża zmienność warstw, flossing właśnie sprawia, że możemy sobie na taki tatuaż czy bliznę pooparzeniową zawinąć, porobić kilka ruchów i zakres się poprawił na tyle, że ona sobie mogła ten przysiad zrobić spokojnie, bez żadnych ograniczeń większych. No i to dostała to do domu, żeby to sobie kontynuować. Flossing znała, ale nie w kontekście mobilizacji blizny. Okay. Zapytała się jeszcze o blizny i co tam może być nie tak. Pacjenci sobie na tych bliznach potrafią zrobić tatuaże, to jest jakby jedno, ale sam ten tatuaż dla ciała jest jak uraz, jak blizna, tylko że kolorowy. Jakie miejsca są najgorsze ever na tatuaż? Jakbyś miał komuś tak z fizjologicznego, to znaczy takiego w ogóle, wiesz, terapeutycznego punktu widzenia, że już ktoś po prostu mówi, że to
Nie ma bata. Musi mieć tatuaż. To gdzie najbezpieczniej? Nie wiem. Ale zauważam, znaczy się bardzo mi przykro, ale nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie. To takie wiesz. Ale mogę cię zaskoczyć, bo często pacjenci wybierają na kolejny tatuaż miejsca, gdzie potrzebują kompensacji. I jeśli ja badam pacjenta i wychodzi mi jakby tam dysproporcja w ciele, no dobra, znalazł się tatuaż, i potem mówię, no bo ja bym chciała sobie zrobić drugi. Ja w ogóle nawet nie mówię, o co chodzi. A gdzie byś go chciała sobie zrobić? I pokazuję sobie te miejsce, które zwykle potrzebuje właśnie kompensacji. Czyli są takie miejsca, gdzie trzeba zrobić tatuaż, żeby jeszcze jako tako funkcjonować, ale to ciało ci powie, gdzie jest te najsłabsze ogniwo, żeby je sobie jeszcze dojechać, żeby zbudować tą kompensację gdzie indziej. Także skup się na tym, gdzie ci ciało podpowiada, że chcesz mieć następny. Znaczy, ja w kontekście pacjentów. Wybrać sobie tatuaż. Ja nie jestem fanem, znaczy, ale lubię tatuaż oglądać, fajnie to wygląda, całkiem spoko. Ja bym sobie pewnie nie zrobił nigdy, ale wydaje mi się, że przed rami jest bezpieczne. Tak sobie myślę teraz jakby z punktu widzenia powiedzmy gdzieś tam unerwienia, powiedzmy ilości receptorów, to przed rami się wydaje takie bezpieczne na tatuaż. Tak mi się wydaje. Nie potrafię odpowiedzieć. A jakbyś miał powiedzieć, ktoś mówi, że zrobię sobie tatuaż 3 kropki, a ty mówisz nie rób tam, to jest najgorsze miejsce, zrób mnie tatuażu, wszędzie tylko nie tam. Jest takie miejsce? Nie, no na twarzy bym odradził. Nie? To też dobra. Myślę, że z różnych przyczyn, tak. Po prostu tylko ze względu na głowę, ale wydaje się, że to taką mało popularna okolica, ale mam jakieś takie koleżanki, które gdzieś tam za uchem sobie robiły tatuaże, gdzieś tam pod włosami, żeby ich za jakiś czas na przykład nie było widać. Ludzie sobie te głowy też tam tatuują. Także... Na szpach czaszkowych. No tak, na linii. To nie jest nieruchomość na szpach czaszkowych robić co tatuaż. Ale oczy, co bierzesz? Oczach, tatuowanie oczu. Tytułuje się, nie? Tak, ciało wypełnia się tym. No. Ojej, ja w ogóle widziałem wczoraj na Instagramie tatuaż zrobiony na podniebieniu twardym. O kurde, to hardkorowo. Dobra. Okej. Okay. Ale jak jesteśmy przy tatuażach, piercingu, no to są skaryfikacje. No to mają ludzie niektórzy wymarzoną bliznę. Tak? I dają sobie wyciąć jakieś wzorki. I jeszcze najlepiej, żeby ona była wypukła, żeby ona była właśnie taka nadbudowana. Tak, i wtedy jakby ludziom... Wtedy ludziom na tym bardzo zależy. Może się dopowiemy, bo jakby myślę, że może trafić ten materiał do osób, które wiedzą, tatuaże są problem? Przecież macie tatuaże, a przecież jest terapeutą, przecież jakby wiedział, że są problemy, to by tego nie robił, no nie? To tutaj nie ma znaku równości. To jest zupełnie świadoma decyzja. Inszość. Natomiast tak, tatuaże, tak wam powiem, oczywiście są dużym problemem i na przykład jak my badamy sobie pacjentów pod kątem wydolności neurologicznej, zadaniowości i tak dalej, to niestety jak przychodzi taki pacjent i jest wytatuowany mocno, to utrudnia to trochę badanie, no nie? Dlatego, że w większości wypadków mamy tak zwany utrwalony wzorzec ucieczki, gdzie mamy po prostu nad przestrzenią tatuażu miejsca, obszary mięśniowe wyhamowane, czasami pod kątem całej taśmy i tak dalej, więc ten problem może być duży i pacjenci na to często sami wpadają. Mam wielokrotnie pacjent, który przychodzi i mówi, wie pan co, dziwna sprawa, tak? Jakby ja powiem panu, bo ja widzę, że pan jakiś ten dziwny materiał na YouTube nagrywa, to ja widzę, że mogę rozmawiać o różnych rzeczach. Otwarcie. I mówi pan co, w ogóle wydaje mi się, że ten problem z barkiem to zaczął się, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, tak? Jak zrobimy tatuaż na opatce. Czy to jest w ogóle możliwe? Mówię, tak, wiedziałem. W końcu po prostu. Ostatnio widziałem terapeutę, powiedział, że nie. Mówi, co to te blizny na skórze, pan żartuje sobie, że to jakiś form jest podłopatku, coś tam, coś na podłopatkowy. A no i rzeczywiście tak też było, więc. I z drugiej strony, żebyśmy nie stygmatyzowali, blizna, tatuaż to nie wyrok. Nie jest tak, że ktoś sobie coś robi. Ja wiem, tylko no powiedzmy, żeby nie było cienia wątpliwości. Nie. Ktoś ma bliznę, to nie znaczy, że już koniec, będzie jakby... Koniec, jesteście kreślone. Moje życie jest koniec, czyli po prostu kupowanie trumny, koniec. Nie. Umieram, masz... na tym wcieleniu się zabawię. No praktyka pokazuje, że na przykład ci Japończycy tacy, co mieli te takie tatuaże tak zwane 100-godzinne, to jednak żyli, nie? I jakoś po zrobieniu, chyba całkiem nieźle. Ale jest to bardzo duża ingerencja. I tak. Ludzie, którzy mi robią tatuaż, szczególnie kolorowany tatuaż, to wiedzą, że nie jest to specjalnie fajne, więc gorączka, poty.
Nie miałem nigdy. Nie miałeś gorączki, nie. Ale słyszałeś tę sytuację. Słyszałem. I no. To podobno to się często dzieje. No. Mi się na szczęście wszystko zazwyczaj bardzo ładnie i szybko goi, więc spoko. Aczkolwiek no... Mieliś taki poziom dzbaningu przed robieniem tatuażu. Tak. Zdarzyło mi się, że tak mi raz po prostu ręka napuchła, że musiałem spać z ręką w górze, żeby mi w ogóle krew odpływała. Nie? A to żona cię trzymała, czy po prostu sam trzymałeś? Nie. Ja leżałem sobie na pleckach o książki i sobie akurat rękę oparłem o ściany i o książki. No. Okej, okay, dobra. Tak, czyli po prostu jak macie, jakby tak do słuchaczy teraz skierujemy sobie to, że jak macie po prostu, jak wcześniej Marcin powiedział, czy bliznę, czy tatuaż, to po prostu warto coś z tym zrobić, tak? Albo przynajmniej dać sobie sprawdzić, tak. Dać sobie przebadać tak. U kogoś, kto... U kogo? Właśnie, Marcin, no, u kogo byś poszedł, żeby sprawdzić taką bliznę? Czy może zrobić każdy terapeuta, każdy fizjoterapeuta? Niestety nie, bardzo mi przykro, bo tak jak powiedziałeś przed chwilą o tatuażu, nie każdy tak dokładnie zbada bliznę. Nie mówię, że tak jak ja. Bo szkół pracy z blizną jest mnóstwo. Nam się tylko tak wydaje, że to jest takie niszowe, ale w innych częściach świata praca z blizną to jest standard. Na przykład pojedziemy sobie za granicę, pojedziemy do Niemczech, tam to jest najbardziej oczywista rzecz na świecie i praca z blizną jest szeroko rozbudowana. Ale u nas koniec, nie? Także w zależności od tego, gdzie na świecie jesteśmy albo czym się interesujemy. Także tutaj u nas w Polsce, pamiętam jak ja zaczynałem prowadzić warsztaty mobilizacji blizny dla słuchaczy, tak? Bo to się mówi słuchacze. Nie, dla TW. To nie są uczniowie, tylko to są słuchacze. A okej, okay, bo to szkoła policjalna. Tak, szkoła policjalna. Ja chciałem zarażować sobie, że to po prostu wiesz, koło gospodyń wiejskich, no nie? Nie. Panie Grzesiu, tak się mobilizuje bliznę. Tak, Nie. I to wtedy było, pamiętam, że jak ja zrobiłem ten swój warsztat i chciałem im na tym warsztacie jednodniowym powiedzieć, ile jest takich w Polsce w ogóle, no to jak przeskrolowałem internet, dostałbym za tą złotą łopatę, gdybym mógł, to okazało się, że w tym okresie szkolenie z blizny było jedno. Jakaś tam osteopatka, nie mówię, że jakaś, tylko jakaś konkretna na pewno, ale osteopatka prowadziła szkolenie z osteopatycznego podejścia do blizny po cesarskim cięciu. A tak, kojarzymy i chyba dalej prowadzi. Nie wiem, w każdym razie. Znowu imienia, byśmy pozdrowili, ale zmieniłem imienia. U Piotrka. Jest coś takiego. Nie wiem, w każdym bądź razie pamiętam, że dobra. Wiele lat temu, jak jeszcze mieszkałem w Olsztynie, pracowałem w Olsztynie, to był warsztat ten mój i ten drugi. No i wiadomo, jakbyśmy tam dobrze poszukali, to w taśmach Meyersa mają jakby cały jakby rozbudowany moduł integracji blizny ze wszystkimi taśmami. Także można było te informacje gdzieś tam zdobyć. Ciężko. Mhm. Trzeba było jakby przekopać jakby internet, artykuły, książki, niekoniecznie po polsku. Można było tą wiedzę zdobyć. Jeśli teraz ktoś się zajarał. Po polsku trochę książek jest, nie? Jest, owszem. Niedawno ale to dzisiaj. Chyba taka wydana. Tak, ale to właśnie przetłumaczone z niemieckiego i tam już jest od bardzo dawna. Tak. Ale też sporo właśnie gdzieś tam o gojeniu, o bliznach na przykład też jest w takiej książce, która nam się mega podoba. Architektura żywej powięzi. Nie ma jej tutaj. Mam ją u siebie w domu. Tak myślałem właśnie. Fascynująca pozycja. Nie było jej u mnie, nie ma jej tutaj, więc musisz ją mieć ty. Fascynująca. Bardzo ładne zdjęcia. Właśnie, mało tego. Chciałem dostać jakiś wpis na Insta zrobić, tego i zapomniałem. Mało tego, to jest, to jest taki must have, jeśli pracujecie z tkanką łączną, bo tak jak do tej pory wyobrażaliśmy ją sobie, mieliśmy ją na rysunkach, mieliśmy ją na zdjęciach z na włok. Na preparatach, nie? No właśnie, na preparatach. Tutaj jest inna sytuacja. No to tutaj, oprócz tego, że mamy człowieka, to nawet nie jest architektura powięzi taka jak u Karlistego, to nie są świeże zwłoki. To jest żywy człowiek. Tak, to jest pokazane, jak to się zachowuje. Podkreślić, że tam właśnie doktor Gimbert, on jest chirurgiem i on robi te zdjęcia w trakcie operacji, które przeprowadza. Więc to jest w ogóle i tam jest płyteczka. Żywe. Tam jest płyteczka tak jest. Z filmikami. No. Ja pamiętam, że kiedyś chyba wrzucałeś, coś tam się jera. Tak. Nawet chyba na kursie musiałeś tą płytkę, żeby pogadać coś. Chodziłem na kursy tą płytkę. Słuchajcie, tak zachwalamy, chyba się musimy po jakiś ten... Po jakieś profity upomnieć do wydawcy. Nie wiem, kto to wydał, tą książkę. Bo wcześniej, który wspomniałeś nowej, to Medfarm wydał książkę taką tak, ale o pracy z blizną, a tamtej to... nie wiem. Ale dowiemy się. Architektura żywej powięzi. Jak będziemy mówić o jakichś książkach, tak? Szczególnie jak będziemy długo, nie to tak, że wspomnimy i tam o, taki, że jest, tylko że proszę, teraz jak się jaramy tak. Książką no, powięzi, to, jest się to podlinkujemy to w
opisie. Tą bardzo, bardzo, bardzo. Książeczkę z linkiem afiliacyjnym, żebyście mogli po prostu kupić ją i profity wpadną do nas. No. Albo jak ją znaczy, kupicie, to nie zlejcie nam na piwek już. Niestety nie, ale jak coś jest dobre, to po prostu trzeba polecać. Po dokładnie tak jest. Mało tego, cały jeden rozdział poświęcony bliźni. Tak. Fajnie. I można oprócz tego, ja to robiłem u siebie zawsze w gabinecie, jak miałem taką możliwość, pokazywałem te ilustracje pacjentom, bo oni widzą swoją bliznę z zewnątrz i powiedzmy, że to bagatelizują. A jak ja im pokazałem te wzrosty u żywego człowieka na ilustracji, no to to jest jakby dopiero partner do terapii. On rozumie, że ja wiem, co tam się dzieje i mam cel. Dobra, słuchaj, a powiedz mi jeszcze, ja tak jeszcze zahaczę ten tatuaż, bo myślę, że to może być mega ciekawe dla wielu osób. Powiedz mi, jakbyś masz tam w głowie taką sytuację takiego pacjenta, bo my na przykład lubimy case, wiem, że ty też lubisz case opowiadać sobie, bo to jakby fajnie działa na wyobraźnię. Jak się przyjmuje pacjentów, to się ma. Wielu osób. Powiedz mi, jak to jest i taki najbardziej hardkorowy pacjent, na przykład z takim tatuażem, który przyszedł z jakimiś dolegliwościami bólowymi, z jakimś problemem, albo masz, może nawet nie był problem związany z dolegliwościami bólowymi, tylko jakiś inny, i wyszło, że wina jest przede wszystkim w obrębie tatuaża. Kojarzysz coś takiego? No jasne, że tak. Nawet niedawno była właśnie pacjentka z bólem barku i w kontekście zamalowywania jednego tatuażu drugim, to przy drugim tatuażu ten tatuaż jakby spuchł. Była opuchlizna w obrębie tylko tego jakby zamalowanego miejsca. No i pacjentka z wyhamowanymi mięśniami barku, tutaj by akurat byłoby pod neurobark, tak? Jakby no zero w ogóle jakby mocy, ale po mobilizacji blizny okazuje się, że jednak coś da się. Ale to zero mocy, czyli ona jakby nie mogła tej ręki unieść w ogóle, czy po prostu trzymała i w testach? W testach mięśniowych. W testach mięśniowych. W testach mięśniowych. Ale ona też czuła, że ona jest słabsza ta ręka i coś. No ona jakby trenowała jakby siłowo, także jakby czuła, że to jest jakby podczas tego treningu ewidentna asymetria. Ona chyba tam jakieś takie podnoszenie ciężarów, jakiś trójbój. Nie, i to jakby ewidentnie to trochę jej to brakowało. Nie? Tak, ja tam podnoszący trójbój. No i rzeczywiście. Nie chcesz, jak wypychała, bo w trójboju jest wypychanie sztangi na siebie? No, nie, w dwuboju. A, w trójboju jest, jest klata, martwy ciąg i siad. Okej, okay, siad. Martwy ciąg, to tobie jest tak jakby w klacie, czyli po prostu wiesz, jakby ona jakby wyciskała obiema i tylko jedna ręka się prostowała. Tak, na sztangę, na kij ładujesz na jedną stronę na przykład 100 kg, a na drugą 20. I ona myśli, że jest symetrycznie. I wtedy jest okej. Okej, okay, dobra. Także blizna aktywna w teście kinezjologicznym, lokalizacja terapeutyczna, ewidentnie tylko to odpowiedzialne. No i do opracowania, do uwolnienia. Tylko to. Jedynej problem to był. Mhm. No, cacy. Słuchaj. Ale mogłaby się bujać z tym barkiem i ćwiczyć, i ćwiczyć, tak, i ćwiczyć. Tak, tak. Niestety nie wszystko da się przetorować ruchowo. Nie wszyscy tego nie rozumieją, ale... Ale próbują. Ale próbują. Ale może. Może w końcu ten 150. powtórzenie... Może tysięczne. Może setny trening przyniesie w końcu zadowalające efekty. Mówi się o tatuażach, ale padło to słowo piercing. O, to umówmy się, no, czym się będzie piercing różnił. Gdzie nie robić kolczyków. Czy daleko pada jabłko od jabłka? Nie, bo jakby tak. To jest to samo, tak? Jakby kolczyk, no tak. Znowu rana gojenie. Tak, alustrony od ruchu cieczy, klasyka. Ci, co wiedzą, jak działa układ ruchowy, to wiedzą po prostu kolczyk za taką szpilą wbitą, że masz cały czas nie dziać. Pępek jest okej? Okay? Język? Ewidentnie nie. Wargi. Brwi. Jest jedno... Uszy? Pół biedy, ale jest jedno miejsce na uchu, moim zdaniem. To jest jakby jedno miejsce. Płatek. Tu gdzie się po prostu płatek ucha, tu gdzie się po sobie kolczyki, ono jest mniej więcej, tam się nadaje. Jak ja tam widzę kolczyki, ja tam nie sprawdzam. A wewnętrzna część ucha. Myślę, że nie możesz powiedzieć, pochwal. Nie, dlaczego wewnętrzna część ucha jest jednym z najgorszych miejsc? Teraz będę specjalistą od wewnętrznej strony ucha. No powiedz, tak. Dlaczego? Masz no okay. Znaczy. Czemu nie? Tutaj o. To może zaraz uzupełnisz, bo ja ostatnio się trochę więcej akurat dowiedziałem o tym z innej perspektywy. No przede wszystkim będzie jest o embrionach zaraz. Dobra, a dawaj, może zobaczymy. Jest unerwiona przede wszystkim ta wewnętrzna część przez nerw błędny, przez jego gałązkę, kurde, tak. Więc to już jest jedna czyli opcja. Stymulujesz nadmiernie nerw błędny. Jak to się może skończyć? No może się generalnie skończyć... Sraczką. To ten optymistyczny scenariusz, znaczy, umówmy się. Nazwijmy to tak szeroko różnymi problemami z układem autonomicznym. No. Taką dysautonomią nawet.
Okej. Okay. Ale musimy tak dysać. Trudności ze snem, z ciśnieniem, z dużą pobudliwością. Widzisz, teraz się rozumiem. Z trawieniem, z metabolizmem. Dalej. Straż dalej. Straż dalej. Powiesz, wie pani co? Ten kolczyk grozi dysautonomią układu nerwowego. Myślałem, że to spoko. Tak. Ona może pani mieć zdjęcia, zaparcia, biegunki, refluksy, zgagi. I nawet wszystko naraz. Wszystko naraz. I może, co najgorsze dla kobiet, pani brzuch może wyglądać, jakby był cały czas opuchnięty, czy będzie pani wyglądała na grubszą. Nie, niech pan coś zrobi z tym. Proszę niech coś z tym zrobić. Ale nie, serio, wiesz co, ja mówię teraz o tym, bo pamiętam taką swoją pacjentkę, młodą dziewczynę, która cały czas mówi, kurde, jestem, muszę schudnąć tutaj, no nie? Ja mówię, czy ty w ogóle żartujesz sobie? Czy ty w ogóle się widziałeś w lustrze? W sensie, jakby nie powiedziałem jej tak do końca, nie? Bo to chodziło o to, że mówię, jakby wiesz... Tak, myślałem, że masz aspirację do zostania takim komunikacyjnym burakiem. Nie. Ja to jakby, to jest jakby... Komunikacyjny dzbanik. Wiadomo, kto jest największym komunikacyjnym burakiem, jakby jeśli chodzi wśród terapeutów, więc nie zabieram tego. Ale chodzi mi o to, że mówię, kurde, jesteś mega szczupła, tak? To na pewno ewentualnie w drugim kierunku, tak? Może coś przytyć, to spoko byłoby. Naprawdę była mega szczupła dziewczyna, ale rzeczywiście była taka cały czas wzdęta. Cały czas po prostu, jak my o tym wiemy, no niestety miała oczywiście tam, jakby wypróżniała się dość rzadko i tak dalej, nie mogła. Zaparcia cały czas. Tkliwość oczywiście tej jamy brzusznej. Podejrzewam, że tam było dużo... Nazbierało się pewnie zgnilizna konkret. Ludzie tak myślą, że wiecie, raczej to jest takie czyste, fajne miejsce. A to niestety, to gnije, no nie? No w ogóle powinniśmy myśleć jednak o naszych jelitach jako w pewnym sensie takim środowisku zewnętrznym. Takim worku trochę na śmieci, można powiedzieć, no nie? Pod pewnym tak, ale to jest jednak jak wkładamy tam śmieci, to na śmieci. W naszym ciele, ale też jednocześnie poza naszym ciałem. Tak. No, dobra. I wiesz, powiedzmy, że masz takie wilgotne warunki i tak dalej, to zobacz, że masz tak, nie wiem, jakiś kubełek z wodą i bierzesz to tam mięsko i tam, że rzucasz i załóżmy, że ktoś się nie wypróżnia raz na 3 dni i to mięsko sobie tam leży 3 dni. Fajno, nie? Albo myślę, dłużej. Niektórzy potrafią znacznie więcej niż przez trzy dni, nie odwiedzać przybytku. Ta palicha, która tam je, to sobie, nie wiem, jakieś takie mało fermentujące jakieś warzywka. Pół biedy. No to pół biedy, tam się błonnik stanie, tak? przepchnie. No dokładnie, ale jak jesz takie rzeczy po prostu tam nabiał. O, białko sobie zostaw tym na 3 dni, kojarzysz? W shakerze, nie? Białko w shakerze na 3 dni, no nie ćwiczysz okay. W piątek, w weekend, nie ćwiczysz w poniedziałek, idziesz i wyciągasz torbę, a tam po prostu białko otwierasz, a tam po prostu... Samo życie. To jest plus katastrofa. Plus jakieś takie rzeczy. Najgorszy zapach. Szybko fermentujące. No. Fruktozę tam jeszcze. O, jest straszne. Ale byliśmy przy uchu. A właśnie. No i z ucha znowu polecieliśmy na drugą część ciała. Na flaki. Proste połączenie. Dla nas to jest mega oczywiste, no nie? Ale tak. Podoba mi się. Wraca, to jest najlepszy klimat w neurofreakach, tak? Gadamy o czymś i po prostu jesteśmy w druga strona czyni wszechświata, no nie? Ja już tutaj miałem tłumaczyć brzytwę okama, a tutaj nagle wracamy. No. Dobra, ucho. Więc cała masa punktów akupunkturowych. Dokładnie. Tak jak sobie spojrzymy, pozwolisz, że obrócę twoją głowę troszeczkę. Tak jak mamy tutaj ucho, można by tu wpisać ludzki embrion. Tak jak tutaj mielibyśmy główkę, tutaj mielibyśmy kręgosłup i możemy sobie tutaj wyznaczyć części ciała, narządy wewnętrzne. Narządy wewnętrzne. Ciekawe, dlaczego akurat ucho i narządy wewnętrzne. Nie zachęcasz specjalnie ludzi do słuchania tego w Spotify, wiesz? Ach, przepraszam. Dotykam teraz. Tak. Przepraszam, już nie będę. Nie. Dotykałem teraz Maćkowi ucha. Macałem go po uchu, co wam będę dużo opowiadał. Po prostu, nie? Tak. Wpiszcie mówiłeś o embrionie. Tak, mówiłem o kształcie embrionu ludzkiego, który można ten kształt przypominający również i nerkę wpisać jakby kształt ludzkiego ucha. No i jeśli podrażniamy różne konkretne miejsca na tym uchu, to tak samo będzie na zasadzie refleksu to oddziaływało czy to na narządy wewnętrzne, czy na jakieś części naszego ciała. Także kolczykowanie tego ucha, raz, że ten nerw błędny, ciekawe dlaczego akurat jakiś konkretny narząd miałby nie być podrażniony z kolczyka w konkretnym miejscu. Tradycyjna medycyna chińska nie widzi żadnego problemu, żeby po prostu czy punkt akupunkturowy, czy narząd, część ciała ludzkiego w ucho wpisać. Także można też tak diagnozować, można tak leczyć. Spoko. Po co to dziurawić? No, na przelot. Dokładnie. Czyli jak już to płatek ucha, jak masz pacjent, bo oczywiście inne rzeczy, kolczyki w innych miejscach, typu tam warga, nos, brzuch, no sprawdzasz tak u pacjentów, czy są aktywne, czy nie. Tak.
Tak, wystarczy sobie pacjenta przetestować testami mięśniowymi, poprosić o wyjęcie kolczyka, sprawdzić, jeśli jest taka możliwość, przetestować drugi raz. Czy zdarzyło ci się, że ktoś miał kolczyk w uchu, jednocześnie miał wydolne mięśnie brzucha? Jeszcze to ucho, jak ucho, no to tam powiedzmy, że... Ale nie w brzuchu mi chodzi, o brzuchu, 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 nie, tak? Nie, nie. Zawsze. 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 Pewniak. Jedna taka gimnastyczka była bardzo rozczarowana, bo myślała, że ma silne mięśnie brzucha. Okazało się, że nie. No tak. Przestała nosić ten kolczyk. I teraz może ma, silne teraz były, ma ale w sumie. Mogły być silne, tylko wiesz, po co ci na przykład... Nie, nie. Były silne, ale jak się tak dotknęło tego kolczyka, okay, pociągnęła go, zasnij go sobie, to się ja dało. Tak zawsze myślę w kategoriach, że ktoś ma, tak byś mówił, mam szybko furę w garażu. Masz? Ona no jest i tak stoi w tym garażu. Może czeka na właściwie pokazować, dzień. Pokazować. To nie. Ale niestety nie może za bardzo się powozić. Chociaż no z tymi kolczykami też jest tak w sumie różnie. Jak w ogóle z różnymi bliznami. Mhm. Może mam nie, do tego nie. też jakby trochę inne doświadczenia. Też ale nie chcę stygmatyzować. To no. nie jest wyrok. Mhm. To jest tak. tylko potencjał. Tak, mi się tak zdarzało. To nie były może najważniejsze dysfunkcje u tych pacjentów, ale jeden z tych elementów, który nie pomagał. A no to tak. Przestaniu byciu bycia dzbanem, nie wiem jak to powiedzieć. Tak, no tak. Żeby tak. przestać być dzbanem, to nie fajnie mieć ten. Czyli poziom lepiej wyjąć, żeby być mniej. Czyli w skali dzbaningu spadło. Dokładnie. Tak, to bo właśnie to chciałem o tym powiedzieć, że jak już pracujesz z osobą, która jest taka raczej mocno wydolna, ogarnięta, właśnie no takie jakby mam doświadczenie ze sportowcami, albo w ogóle z bardzo aktywnymi, takimi ogarniętymi osobami, które jakby szlifują jakieś tam detale, nie? To się okazuje, że tak tam trochę gdzieś tam urazów przeszli, tatuaże różne, czasami więcej, mniej, kolczyki zazwyczaj akurat, nie wiem, tam w sportach walki to nie są jakieś szczególnie polecane rzeczy, polecane i popularne, aczkolwiek no tam przy niektórych tych mniej kontaktowych dyscyplinach zdarza się, no to one zazwyczaj, jeśli sobie tam będziemy sprawdzali, czy one cokolwiek zaburzają, to owszem, jakby jest to aktywna dysfunkcja, aczkolwiek ciężko znaleźć coś, co faktycznie jest tam jest problematyczne i raczej takie powiedzmy grubsze tematy. No tak. Typu bezpośrednie gdzieś tam złamanie nosa, wstrząsy mózgu i tak no dalej. No tak, no umówmy się jakby wtedy obniżenie zadaniowości tam z 10 do 9 to nie jest jakaś wielka tragedia. Można no nie. tak funkcjonować, nie? No. Także jak ktoś ma nisko. Najgorzej spadek jest... z 2 na 1, no nie? To jest tak, najgorsza to na 0. W takim treningu wiedźmińskim, jak z opaską na oczach, na takich belkach robisz salto w tył i na przykład jednocześnie nie możesz żonglować 4 jabłkami i wchodzić tylko 3, to nie jest taki sposób. Znaczy, wiesz, to da się żyć, no nie? To jest okej, nie? W sytuacji, kiedy twoje życie wygląda tak, że po prostu jak pracujesz no i tak potem jedzisz sobie. Nie codziennie walczysz z mantikorami też. No wiesz, tak jakby sporadycznie. Do siedzenia na kanapie to nie jest specjalnie. Nie, być wysoka potrzebna. Okay. No nie. Tak, ale ktoś może powiedzieć, no nie, że nie wiem, po prostu. Niektórzy pacjenci przychodzą mi tak, jakby trochę ich tak lekceważymy czasami, bo na przykład przychodzą i mówią, że kurde, przypomniał się teraz Kamil, tak, przyszedł niedawno tutaj, bo mamy dzisiaj taki mały meeting, można powiedzieć. A ty nasz terapeuta Kamil. I przypomniał mi się, Kamil właśnie mówił jakiś czas temu. Pewnie jego też zaprosimy do podcastu, żebyśmy sobie pogadali, bo... O, chętnie obejrzę. Posłucham na Spotify. Albo obejrzysz. Ja lubię oglądać. Tak, i mówił właśnie, że jakaś pacjentka przyszła. U nas też takie rzeczy zdarzają się. I on mówi, wie pan, co pani Kamil w ogóle, a jak stoi na głowie, to mnie trochę boli kręgosłup. Babka tak wiesz, 60-70 lat na nią mówi, to pani stoi na głowie, tak? Mogę się powiedzieć, no nie mówi, kurde, babka stoi na głowie, a mówi, ale nie. Jeszcze no na pewno niedawno, robi to z jakiegoś powodu, nie? Jeszcze niedawno mi nie bolało. Mówi, a no dobra, to jest inna sprawa, no nie? I czasami ludzie mają takie wyimaginowane, tak? Albo że jak robię swój taki po prostu super wykrok i chcę dotknąć gdzieś tam ręką z tyłu w jakiejś pozycji jogowej, to mi nie wychodzi. I tak sobie myślisz, kurna mać. Pewnie za chwilę przyjdzie pacjent, który ledwo chodzi, a my tu będziemy zastanawiać się, co zrobić, żeby zrobić tą pozycję, tą asanę idealną. Perfekcyjnie. No właśnie, ale to też jest, dobrze, że o tym powiedziałeś, że to można byłoby zignorować, ale tak naprawdę no, nie możemy my jako terapeuci z góry oceniać kogoś jesteś za celu terapeutycznego, kogoś jakiegoś potencjału, wytyczać mu w ogóle jakichś granic, co on
może, a czego nigdy nie będzie mógł. Ale broń Boże, bo... to ja w ogóle daleko mi do tego, no nie? No nie, tak. Ja wiem, tylko ja to tak mówię bardziej w kontekście tego, że faktycznie mogłaby być gdzieś tam jakaś taka pokusa, zwłaszcza jak pracuje się z osobami, które no, jakby tam bardzo mocno cierpią, a nagle przychodzi ktoś, kto ma jakby taki zupełnie inny cel, który może się wydawać niepoważny, z tym, że tylko wydawać, no bo to no tak. Często... to, co nam się może wydawać błahe, to dla kogoś to mogą być dziesiątki albo setki godzin, albo i tysiące godzin dochodzenia do jakiegoś etapu, którego później po prostu nie mogą przekroczyć. Ale to też jest pasja, życie, gdzieś tam, nie, cele. No i jeśli możemy coś temu jest jakieś fajne zróżnicowanie w gabinecie, no nie? Że raz tak. Pomagasz tak naprawdę, bo ktoś na przykład wymiotuje codziennie i ma jakiś problem, a za chwilę przychodzi pani, która ma problem z zasadą. No tak, ja w ogóle bardzo lubię pracować z takimi aktywnymi osobami, które mają tego typu problemy, bo to są bardzo takie świadome osoby. I interocepcja, wysoki tak, poziom, ogóle, wiedzą, co się tam w środku dzieje. To w ogóle tak, naprawdę jest łatwo się dogadać, bo idziemy w jakimś bardzo konkretnym kierunku i jakby już skoro wiedzą, że same włożyły w to dużo pracy, żeby coś osiągnąć, no to teraz powiedzmy tam drobna odskocznia, dołożenie jakiejś pracy, zabranie czegoś po to, żeby tam finalnie dojść do celu, to jest spoko. To nie jest nic, czego się nie da zrobić. Także to jest sama przyjemność, a nie praca. Dobra. Kejsik. Tak. Pamiętasz tą dziewczynę, którą pytałeś z kolczykiem w brzuchu? Tak. Plecy ją bolały, wiesz? Wyobraź sobie, że bolą ją plecy w jakiej sytuacji? No to jak nazwała tą pozycję, jakoś nie wiem. W każdym razie to była gimnastyczka. Jak pokazała mi dwie. I wyobraź sobie, że kładziesz się jakby klatką piersiową na leżance, podbierasz jakby brodą leżankę, nakrywasz się nogami tak, że dotykasz z drugiej strony stopami czoła. I mówisz, że teraz. A ja tak. Okej. Jeszcze w jakiejś? Tak. No i jeszcze obróciła się jakby w drugą stronę. I tu też. Aha, dobra, to wróćmy do tej pierwszej. Nie, chodzi mi to, żebyś tylko przysunął do mikrofonu. Przepraszam. Przepraszam. I to, no, to wróćmy do tej pierwszej pozycji. Nie? Okay. I to jest, tak jak ja mam pacjentów na co dzień, takich właśnie z połamanym kręgosłupem gdzieś tam po wypadku albo mocno obciążonych. I właśnie przychodzi taka. Też, bo ona ma koleżankę, bo ja mam generalnie część jakby takich znajomych z AWF-u, która mi właśnie też takich właśnie takie osoby podsyła. No i przyszła koleżanki. I dotknęła jakby stopami czoła i mówi, że tu ją boli. I Marcin mówi, wiesz co, w takiej pozycji to mnie też boli. Dziękuję, do widzenia. Śmiejemy się z cudzego bólu, ale ona naprawdę też miała te mięśnie jakby powyhamowywane i trzeba było jej jakby parę mięśni odpalić. Zrobiłeś i potem w nagrodę zrobiła tobie pozycję, pokazała, panie Marcinie, nie boli. Teraz jest lepiej. No okej. Tak było. Fajnie. Dobra, słuchajcie, jakby idąc sobie dalej w tych kategoriach, no to jakby powiedzieliśmy sobie tak o przewęciu głusi skóry, bliznach wewnątrzszczątkowych, tatuażach, piercingu. Co jeszcze? Emocje. Emocje. Blizna, co z emocjami? Blizna, emocje. Blizna, emocje, czyli chodzi ci... Trauma. Blizna na duszy? Blizna na duszy. Ojej. Mocne chcemy tematy. Ruszać? Tak, w Euroflikach możemy wszystko powiedzieć. Możemy wszystko poruszyć. Dokładnie tak. Tutaj po prostu my się tu nawet nie tłumaczymy specjalnie. Tak. Po prostu mówimy, rzucamy tutaj jakby w światło i niech to sobie chodzi tak własnymi troszkę. Okay. Czy tatuaż z napisem na przykład tam, nie wiem, kocham Baśkę, później skowerowany na, nie wiem, nie kocham Baśki? Nie. Kocham Baśkę. To czy on jest bardziej problematyczny niż taki, że na przykład smoka zamalowuje tygrysem? Umówmy się, że możemy jakąś taką naszą część ciała albo stygmatyzować, tak jak bliznę, że na przykład nie możemy na nią patrzeć. Tak samo możemy przestać móc patrzeć na jakiś tatuaż, którego już nienawidzimy, czyli tak jakby odrzucamy tą część ciała. I patrzenie na tą część ciała nas stresuje, wytwarza kortyzol. Jeśli jesteśmy w procesie gojenia, to gojenie pogarsza. Prosta fizjologiczna, emocjonalno-strukturalna zależność. Czyli nie polecamy nikomu robienia tatuażu, który byłby taki bardzo mocno emocjonalny. O ile to są negatywne emocje. No, to mogą być dzisiaj pozytywne, a jutro negatywne. Tak, może być na przykład kocha mamę i twoja mama umarła. No ale to wiesz, powiedzmy, że przypomina nam o tej mamie i tak dalej, nie? Umówmy się, że to będzie coś takiego, co będziemy, nadamy temu jakąś taką wartość emocjonalną. No może to zawsze można tam sobie jakby przeprogramować, nie?
tuszem. Przypisać jakąś inną zależność, ale taka blizna na przykład po jakimś urazie może być przez układ nerwowy tą część taką emocjonalną traktowana bardzo intensywnie. Na przykład miałem w tym tygodniu taką pacjentkę, która po pracy w okolicy blizny po cesarskim cięciu zaczęła się tak autonomicznie aktywować, po prostu zaczęły jej się robić drgawki, zrobiło jej się zimno, miała dreszcze, nie mogła się uspokoić, poza tym, że mówiła, że płakała przez cały dzień, i bo mówiła, musi wrócić. Panie Marcinie, wezwijmy egzorcystę. Tak, panie Marcinie, ja dzisiaj cały dzień płakałam, bo ja mam wrócić do pracy, a plecy mnie bolą i ja nie mogę wytrzymać. Nie? Czyli jakby już samo jakby podrażnienie takiego newralgicznego obszaru obudziło w niej te wszystkie negatywne emocje związane z bólem. Czyli możemy dla tej części ciała coś takiego przypisać. Samo jakby myślenie o tym cierpieniu może już w naszym ciele tą reakcję odtwarzać. Dla naszego mózgu to jest jakby wszystko jedno, czy to się dzieje w czasie rzeczywistym, czy tylko u nas w głowie. Nie? Podrażniamy jakiś obszar, flashback stresu, trauma, reakcja. Trudno proste, będzie w podcastie wytłumaczyć działalność szlaków przewodzenia informacji. Dobra, no to umówmy się na taki może prostszy, na przykład na interocepcję, tak? Jakie wrażenie, na przykład ciepła, zimna, albo... A dużo jest takich osób, które mają zaburzenia, na przykład, że wiesz, jakby jest... I też nie wiedzą, o co chodzi, tak? Jeszcze niedawno całkiem dobrze reagowali na, powiedzmy, jakieś zmiany, bo szła, nie wiem, jakiś zimniejszy dzień, a teraz po prostu obijają się po prostu w jakieś szaliki, czapki, kurtki i się okazuje, że kurde, jest nawet ciepło, 20 stopni, ale wieje wiatr i ja po prostu nie mogę tego wytrzymać, to nie? Dokładnie. W ten sposób. To albo jest... zaczęli pocić się jak świniaczki. Tak, no to jest to zaburzenie właśnie... Nie wiem, dlaczego tak powiedziałem. Ja zawsze mówię, że tak, pocić się jak świniaczek. Okay. Świniaki się pocą? Nie mam zielonego pojęcia. Opalają się. Są takie powiedzonka, to chyba coś było, nie? Jest. Na pewno jest zielone. Podobno do ludzi w sumie. Tak, są przeszczepy od właśnie... Tak, narządów, no to tak. Skóry chyba też. Bardzo fajny film, kojarzyć na pewno Bogowie, no nie? Była taka akcja. No, klasyka. Klasyka. To był jeden Boże, z polskich filmów, który się bardziej mi podobał. Ale pamiętacie tę scenę? Jak tak patrzy na niego, do zobaczenia. Także bada tak, tego gościa. Tak. Do zobaczenia. Kurde, po prostu... Było dobre, naprawdę. Ach. Także idąc tym tropem, tak samo na przykład blizny w okolicy klatki piersiowej. Często mam takich pacjentów, którzy są po operacji serca. No to jakby wiąże się z różnymi jakby emocjami, nie? Jakby miłością, serce. Nawet nie. Jakby otarcie się też jakby i o śmierć. Czasem to są właśnie operacje, które są jakby wykonywane u dzieci. Także sami ci rodzice, będąc jakby w okolicy tego dziecka, które ma być jakby poddawane terapii, tak są zestresowani, że temu dziecku się udziela, ono jest zestresowane, ja mam tego dotknąć, to boli i to znowu jest wgrywany stres w to miejsce, nad którym mam pracować. Jakby praca z dziećmi i bliznami u dzieci, jakby to jest jakby cały podcast, można by o tym zrobić. Kurde, mega fajny temat. Tak, to jest mega trudny temat, ale mega ważny, bo takich blizn u dzieci też nie można zaniedbać. Mamy teraz też taką pacjentkę, ma 3 lata, ma blizny, trzeba z tym pracować, małą boli, nie wolno podrażniać, a pracować trzeba. I trzeba też takie terapie robić. Albo mam takiego chłopczyka, który właśnie ma parę lat, ale miał operację na sercu. Nie? Klata i to trzeba zmobilizować, bo on czuje, że go tutaj ciągnie. Takie niteczki ma w środku, go ciągną te niteczki takie. No. Nie? I że to nie jest fajne. No jakby to jedno, jakby potem ewentualnie jakieś, bo w jakim wieku jest? On tam ma chyba tam ze 4 lata. O, może. Czyli rośnie jeszcze później ewentualnie jakaś klatka piersiowa, deformacja, za chwilę później emocje, no przecież ma takie... No i to się po prostu nakręca, jak się okazuje, że jakby operacja na serce zmienia komuś całe życie. No, konkretna sytuacja. I możemy te emocje ugryźć tak po prostu, jako coś, co przez nas jakby przechodzi. Emocje potem sparowane z aktywnością, nadaktywnością narządów. I tak dalej. Także taka blizna na duszy albo blizna po jakiejś takiej traumie tak samo może zostać, tak samo może wgrywać negatywne emocje. Z tym tak samo się pracuje. Też trzeba u pacjenta te myślenie o cierpieniu i tą sytuację stworzoną z tym stresem też trzeba. Albo czasem po prostu pacjent się tak stresuje, dlatego się nie goi. I te emocje wtedy też mają ogromne znaczenie, bo kortyzol, bo zaburzenie procesu gojenia, bo cały czas zakwaszenie. Jak pacjent się na mnie wyluzuje... Kilkakrotnie w czasie nawet rozciągnąć się. Tak.
I przychodzi pacjent do Marcina, Marcin mówi: proszę wyluzować. Proszę się nie denerwować. A tak, Marcin, ale nie ma. Dobra, ma pan to u mnie. Wie pan co? W ramach autoterapii poproszę położyć na tym i odpuścić. I pan nie wraca w ogóle, wiesz, za tydzień, w ogóle wygojone wszystko, nie ma nawet śladu. Koszula kapelusz. Tak, i mówi: człap. Panie Marcin, dziękuję bardzo, tak? To była najlepsza autoterapia, tak jeszcze. Rzuciłem korpo i wyruszyłem. Hoduję alpaki, jestem szczęśliwy. O. W ogóle temat alpak jest bardzo ciekawy, to na któryś podcast. Ja kiedyś, właśnie nawet ostatnio o tym myślałem, że powinniśmy nagrać kiedyś neurofriki z kimś, kto prowadzi alpakoterapię. Kurde, wiesz co? Mega. Boże, wiesz co? To musi być absolutny sztos. Powiem ci, że jeszcze to nie jest specjalnie dobry pomysł, bo tak, żona mojego brata zastanawia się nad alpakami i po prostu my teraz jesteśmy w kategoriach... Co? Nie powiem o tym, ale moja też żona, Aga, po prostu to... też myśli w kategoriach, mówię: dobra, Aga, pies jest spoko, psa wrzucisz sobie, dobra, to nie. Psa wrzucisz sobie w samochód i tak dalej, pojeździsz, możesz tak naprawdę pojeździć po górach i tak dalej, pochodzić z psem aktywnym, wszystko zrobisz, z alpaką jest ale z alpakami jest pewien problem, dlatego że, no sorry, ale jakby mając alpaki, jesteśmy uwięzieni po prostu w domu, no nie, w przyszłości. Aha. Chyba że jest taki Maciek i po prostu przyjedzie, będzie karmił alpaki. Kurczę, w sumie to jest do przegadania. No ale w Warszawie jest kilka miejsc i naprawdę trzeba rezerwować z dużym wyprzedzeniem, żeby móc sobie tam za 150 zł zrobić spacer z alpaką. Tak. W Pruszkowie też jest. Akurat w tej miejscówce takiej, gdzie tam jest morsowanko. Tak? Niedaleko mojego domu też przyjeżdża czasami taka furgonetka. Z alpakami, nie? I ludzie chodzą sobie z tym. Tak, tam się w ogóle dzieją. W tym parku się dzieją same fajne rzeczy. Same kurde, pozytywne. Pozytywnie. Myślę, że powinniśmy tak naprawdę na chwilę zostawić temat alpak. Na chwilkę tylko. I przede wszystkim powiedzieć, bo tutaj padło przed chwilą, przed alpakami jeszcze, bardzo fajny tekst. Nie zaniedbać jego blizny. Nie zaniedbać jak miejsca urazowego. Jeszcze tylko może dopowiem w kategoriach blizn, bo już nie będziemy wymieniać, ale na przykład złamanie, tak? To też jest pewnego rodzaju blizna wewnątrzczłonkowa, tak? Kostna. Oczywiście, że tak. I na przykład takie mało dla ludzi, tak? Powiedzmy, bo teraz będę pytał, jak na kursie terapii nerwomięśniowej, a czy ludzie pytają, Boże, blizna po spie. Tak. Tak samo jak każda inna, tak? Dobra, okej. Okay. Jakieś blizny po drapaniu. Okay, poszczepiące. Tak. Poszczepiące? Tak. Szczepiące, jak najbardziej. Pamiętasz, jak się kiedyś śmieliśmy, że a może to nie szczepionki powodują autyzm, tylko utrwalony wzorzec ucieczki na ramieniu, co? Mocne, co? Mogłoby tak być. Tutaj, od razu wszystkich miłośników teorii spiskowych, to były tylko żarty. Tak, nie, oczywiście. Blizny nie wywołują autyzmu, absolutnie nie. Znacie tak naprawdę nas i neurofiki, wiecie, że lubimy sobie żartować z wielu rzeczy. Czasami nie. Włącza nam się taka lekka szydera. Tak. My tylko żarty. Jesteśmy pro, ale nie będziemy poruszać tematu szczepionek. Zostawmy go. Tak. Niech ludzie zastanawiają się, czy jesteśmy za, czy przeciw. Po prostu nic nie mówimy. A my jesteśmy neutralni. My po prostu mamy swoje foliowe czapki i się nie przejmujemy. Dokładnie. Jak nie zaniedbać blizny? Ktoś ma jakąś już, tak? Kiedy coś warto z nią zrobić? Kto powinien zrobić? Jak zrobić? Czego ja potrzebuję? Marcin. Żaden problem. Jeśli chodzi o... Okej. Okay. Nie, w jednym zdaniu się nie da, mogę w dwóch. Tak, dobra. Generalnie jeśli chodzi o pracę z blizną, to praca z blizną powinna się zacząć jeszcze zanim ta blizna powstanie, jeśli jest taka możliwość, jeśli na przykład operacja jest planowana. Jeśli mamy mieć na przykład endoprotezoplastykę stawu jakiegokolwiek, umówmy się na kolano, to oprócz tego, że będą ćwiczenia wzmacniające te wszystkie grupy mięśniowe, to takie... Praca w okolicy tego kolana też powinna być, bo ona jest. Przepraszam cię bardzo, wiesz, dobra, luz. Już teraz mamy już koniec. Ten podcast będzie spalony, w sensie już będę teraz się śmiał cały czas. Dobra. Spoko, ale nie przerwaj mu, bo cały czas jest w trakcie tego jednego zdania. Tak. Na razie. Tak. No to tą pracę sobie jeszcze zaczniemy przed, jeśli jest taka możliwość. Tak jak powinno się taką prerehabilitację robić. Myślę, że dodamy robić. Po prostu, jeżeli jest taka możliwość, bo wiesz, kwestia ja rozumiem. Samochodowy, to mówisz, oczywiście, pójdź na terapię, że tak. Bo nie wiadomo, co się wydarzy. Tak? Dlatego powiedziałem, że jeśli to są zabiegi planowane, tak, to wtedy jest okres
czasu, w którym można by się na to przygotować. Jeśli takiego czasu nie było, to z pracą można bliznać, z blizną już można pracować nawet w zerowej dobie. Wtedy to nie jest praca z raną, tylko z okolicą rany. I nie mówię, że macie się teraz wszyscy pchać na ojom i tam po prostu już próbować rzeźbić, tylko jak już pacjent jest nawet na tej sali pooperacyjnej, czy jak są takie możliwości, to można tą pracę na przykład zacząć ultra szybko. Pracę z blizną po cesarskim cięciu też zaczyna się jakby w pierwszej dobie, z tym, że to będą właśnie pozycje, pionizacja, oddychanie odpowiednim torem przeponowym, tak? I to już będzie praca. Gdzieś tam mobilizacja dookoła, tak? Gdzieś tam, żeby. Nawet nie musimy nic dotknąć, ale jak pacjentka się spionizuje, jak pacjentka się wyprostuje, jak dostanie to dziecko i zacznie je karmić w prawidłowej pozycji od razu, zamiast się wokół tej blizny garbić i wyrabiać sobie takie nawyki, to to już jest praca z blizną. I to już jest zerowa doba. Kiedy zacząć? Bardzo szeroko to traktujesz, no nie? Mocne. Mocne to jest. Podoba mi się takie bardzo holistyczne podejście. Holistyczna terapia blizny. Ja tak to widzę. Mądrego tej dobrze posłuchać. Okej. Okay. Czyli tak, przed, bardzo szybko, czyli już jakaś pozycja, oddech, myślenie w kategoriach, tak, że to nie jest przekreślone, jest to nic złego i tak dalej. Tyle czynników wpływających na proces gojenia, na które mamy wpływ, a z których sobie nie zdajemy sprawy. Bo możemy zacząć i od prawidłowego oddychania, możemy zacząć od prawidłowego odżywiania, żeby było się z czego goić. Możemy zadbać o stan emocjonalny. No unikać alkoholu. Unikać alkoholu, unikać narkotyków. Papierosu, unikać węglowodanów. Narkotyków. Można takich nadmiaru, mam na myśli. Nadmiaru narkotyków. Okay. Tak, substancji odurzających wszelkiego rodzaju, wszelkich maści. W kontekście interocepcji można by sobie porozmawiać o uzależnieniach, bo takie uzależnienie też będzie tak jak blizna, wrażeniem interoceptywnym, ale tutaj raczej chodzi o rytuał, o tą emocję związaną, ale dobra, to już jakby jest inszość. W kontekście tego procesu gojenia można naprawdę na mnóstwo czynników zwrócić uwagę, no tylko, że nie za bardzo szeroko się o tym mówi, bo tak jak na przykład te pacjentki z blizną po cesarskim cięciu są super zaopiekowane. Mhm. Tutaj na przykład dzisiaj mieliśmy terapeutkę, mógł przyjść każdy, a akurat przyszła fizjoterapeutka, która jest po kursie uroginekologicznym. Mhm. Toż to szok, ale akurat ją blizna na brzuchu interesowała. Mhm. Wyobraźcie sobie, że są specjalnie szkolenia, które koncentrują się tylko na bliznach po cesarskim cięciu. Tak jakby one były jakieś wyjątkowe, ja nie stygmatyzuję, ale nie ma specjalnych szkoleń u pacjentów na przykład z blizną po tarczycy. Nie ma takich specjalnych spotkań, specjalnych grup wsparcia dla takich osób. Nie ma. Po koledzy z tektami. Nie. Ja i moja blizna. Nie ma. A to jest tak samo. Bo wiesz, jakby blizna po tarczycy jest taka dość unikalna, bo jakby jest taką, powiedzmy, jest częsta. Jest częsta, jest trudnym przeżyciem i jednocześnie takim. Łączy młode matki. Łączy młode matki, kolejna sprawa, ale jakby ważnym czymś w życiu, tak? I to jest jakby nawet nie to, że się jakby tego wstydzisz, albo po prostu to jakby twoje zaniedbanie, tylko po prostu. No uwaga, tak jest, no nie? To teraz taka króciutka statystyka. Jeśli chodzi o Polskę, kobiety w wieku między. Jakbyś chciał, spojrzałbyś na kobietę, ma pani bliznę po cesarskim cięciu. Masz 40% szans, jeśli jest w wieku od 20 do 40 lat. Ile procent? 40. Bardzo dużo. 90% w Brazylii. Bo tam, wszystkie, no, bo tam rodzisz naturalnie, tylko jeśli jesteś biedna. Biedacy rodzą naturalnie, bogaci jak mają pieniądze, to odłożą sobie na to, bo mają być piękni i mogą sobie pozwolić, żeby to rodzenie naturalne miało ich oszpecić. Ale rodzenie naturalne nie szpeci specjalnie. Ja nie mieszkam w Brazylii, także nie będę jakby tego sobie tutaj jakby analizował, ale tak to wygląda, jeśli chodzi o króciutką statystykę. U nas byłoby wręcz przeciwnie, tak? Ja chcę rodzić naturalnie, ewentualnie, bo jakby nie chcę mieć zeszpaconego brzucha, bo nie wiadomo jak mi z szyją, nie wiadomo coś tam, wiesz jak to wygląda, nie? Tam jest od razu plastyka, wiesz. Okej. Teraz te blizny tak wyglądają dobrze, jak się trafi ktoś z blizną, wiesz, po cesarce lat temu 30, pionowo. 40. Pion i w ogóle wygląda jakby po prostu rekin chwycił tą pacjentkę czasami. Niestety tak to wygląda. Teraz wygląda naprawdę nieźle. No. Także odbiegliśmy, ja powiedziałem, że te blizny w okolicy jamy brzusznej nie są mniej ważne niż od blizn w okolicy głowy, szyi, twarzy, tak, czegokolwiek. No ale nie wszyscy pacjenci się o tym dowiedzą, bo ta grupa jakby jest wokół siebie i jest jakby taka zadbana, ale nie każdy.
A ja bym właśnie bardzo mi zależało, żeby była taka możliwość, żeby tak jak wy tutaj się staracie, żeby te informacje były takie popularne. My tutaj sobie rozmawiamy w takiej, powiedzmy, luźnej koncepcji i może ktoś akurat się dowie, może powie komuś, że jednak warto byłoby to przynajmniej zbadać. Zdecydowanie. Każdy tak naprawdę uraz. To jest fajne, bo na przykład my narzędziami, którymi posługujemy się, czy my, czy ty, czy w ogóle naszych mega dużo znajomych, jakby jest w stanie ocenić stan każdego urazu, tak? Czy warto z tym pracować, czy nie warto? I ewentualnie, co to mogło spowodować. Więc to nie jest tak, że to jakby my strzelamy, że to może powodować to, to może to, to można wszystko można sprawdzić, no nie? Więc szukajcie sobie takich terapeutów, którzy po prostu sprawdzą wam to. I kiedyś my tak naprawdę jeszcze kilka lat temu byśmy dobierali jakąś teorię, szyli jakby na miarę, że tak, jest taka możliwość, bo to łańcuchy, bo taśmę to piszne, bo coś tam, bo ciało to jedno się teraz mówimy, to kładzie się pan, sprawdzimy sobie, czy to ma wpływ, czy nie ma wpływu. Jeżeli nie ma, nie robimy, jeżeli ma, to robimy. A, dobra, ale powiedz mi, bo oczywiście jakby widzę, że jakby w każdym momencie funkcjonowania jesteśmy w stanie coś z tym zrobić, ale kiedy ewentualnie warto pracować z tym właśnie miejscem? Kiedy wyjeżdża się z pracą z blizną, czy to zewnętrzną, czy wewnątrzszankową? No na pewno, jeśli ona będzie bolesna. Jeśli w ogóle cokolwiek wokół niej, czy będzie tkliwa, czy jakakolwiek przesuwalność będzie tkliwa, no wtedy to jest bezwzględne wskazanie do terapii. A jeśli chodzi o okres gojenia się tkanek, bo na przykład niektórzy się pytają, że miałem operację dwa tygodnie temu. Kiedy warto zacząć pracować z blizną? Stricte z nie, już nie mówię o tym, że dookoła opracować, zdrenować ten obszar, jakoś pobudzić, ukrwienie, powiedzmy sami blizny gdzieś tam w okolicy i tam jest oczywiście dużo rzeczy, które można zrobić, nakleić taping i tak dalej, to kiedy warto pracować z? No tak jak już powiedziałem przed chwilą, tak jak on miał tą bliznę dwa tygodnie temu, to dwa tygodnie temu można było już zacząć, a jak on już przyszedł dwa tygodnie po, no to zaczynamy dwa tygodnie po, zaczynamy od dziś. Zasady, na przykład nie wiem, ściągnięcie szwów? Są takie jakby powiedzmy takie deadline'y, w których można coś zrobić, a w których już nie można czegoś zrobić, albo pracuje się tak, a nie inaczej. No i teraz możemy jakby taki przydługi wywód na ten temat zrobić, w którym tygodniu, w której dobie, co można, a co nie można u takiej, a nie innej osoby przy takim, a nie innym przypadku. Na przykład wrócę do tych kobiet po cesarskim cięciu, bo one to mają jakby co do doby, co do godziny prawie, że rozpisane. Tak? No i jakby tam w tej zerowej dobie, kiedy mamy szwy albo takie stałe, albo takie wchłanialne, no to będziemy sobie bezpośrednią pracę z blizną, teraz tak mega skrócę, bezpośrednią pracę z blizną, kiedy my ją tak faktycznie możemy sobie dotknąć, określa się na około tam powiedzmy odpadnięcie ostatniego strupka, to jest taka jakby naturalne, tak? Nie mówię, że tam sobie zdrapujemy, czy jakoś tam odpadł przypadkiem. Jak on odpada sam, to powinien około w trzecim tygodniu, 21 dobie, tak? Kiedy ta faza jakby taka zapalna wstępnego formowania kolagenu się zakończyła i to jest na pewno zarośnięte. Wtedy bezpośrednio praca z blizną. Najpierw ta faza kolejna, czyli taka intensywna praca bezpośrednio na niej, a potem już kolejny okres i praca bardziej intensywna. Do tego trzeciego tygodnia praca delikatna, ale z okolicą. Jeszcze rany traktujemy jak rany, nie jak ostatecznie uformowaną bliznę. I wtedy będziemy pracować z odpowiednią intensywnością, specyficznymi bodźcami. Jak długo trwa golenie? Gojenie? Nie powiedzisz, że... Golenie to sekundy. 3-4 minuty. 3-4 minuty. Ile trwa proces gojenia i ostatecznego formowania się blizny? Czy blizna, która ma... Nie wiem, ile ma stara blizna, waszym zdaniem? Oprócz tego, że na przykład taka 20-letnia to będzie stara, ale taka dorna galnica. 3-6 miesięcy? 3-6 miesięcy to będzie okres takiego uformowania się... O Jezu, mówię pół roku. No właśnie, po do roku, pół roku mówi roku. Się. Po pół roku? Po pół roku mówi się, że blizna jest wstępnie, ostatecznie uformowana. W literaturze, którą macie ze sobą, przeczytacie również, że niektóre źródła podają, że nawet półtora, nawet dwa lata. No i właśnie mamy bliznę najczęściej z rokiem, no nie? Że po roku, tak się pisze, do roku ale... jeszcze można dużo zrobić. No nie? Ale Schleip napisał, że nawet do dwóch lat. Do także dwóch lat, okej. Okay. Idziemy tym tropem, że blizna, która ma dwa lata, to nie jest stara blizna. Ona dopiero jakby... dopiero jest, ma swój ostateczny kształt. Że to jest mega optymistyczne, nie? Bo mega optymistyczne, lata, mega. Zdziałać, no ktoś nie? myśli, że ma starą bliznę, to już jest stary uraz nie do robienia, a tu jeszcze jest wszystko jakby...
Tak, ale oczywiście nie przekreślamy masełko osób, może które... Nie, ale jeszcze, ale do roztopienia Bułeczka. Takie masełko. No, ale nie przekreślamy oczywiście osób, które mają na przykład taką staro, typu 20 absolutnie. Lat. Absolutnie. Jesteśmy w stanie dużo, dużo absolutnie. Zrobić. I po 20 latach i po 30 nadal jest sens pracy, bo odzyskujemy prawidłowe funkcjonowanie jakby całego tego układu we wszystkich tych kontekstach. Jak najbardziej. Nawet i po 20 latach, no przed chwilą mieliśmy kolegę, który miał bliznę jak miał 3 latka, a blizna jest aktywna do tej pory. No i co, ona nie wpływa? Zostawić to tak? Ja może tylko dopowiem właśnie, bo my jesteśmy w trakcie jakby nagrań materiałów online'owych, stąd Marcin gdzieś tam wspomina cały czas, tak. Że nagrywaliśmy rzeczy, które właśnie będą takim online'owym szkoleniem dotyczącym właśnie blizny. Więc dzisiaj przemaglował 4 osoby chyba. Przemaglował to bardzo dobre określenie. Tak, tak, dokładnie, no nie? Dobra, czyli mówiłeś, że najczęściej z tą blizną można pracować powiedzmy około miesiąca, tak? Czyli gdzieś tam 27 dni, miesiąc i wjeżdżamy sobie do pracy, jak tam strupki odpadły, szwy zostały zdjęte, tak? Oczywiście bezpośrednio praca z blizną od trzeciego tygodnia. Trzeciego tygodnia. Tak. No. Ale to takie mówię, to są takie jakby takie widełki, bo za chwilkę przyjdzie pacjent, będzie miał taki i taki stan i ja jakby z tych widełek tak trochę przejdę w jedną, w drugą stronę. To nie jest jakby takie zero-jedynkowe. Zawsze się pacjenta traktuje indywidualnie, ale jeśli chodzi o określenie jakichś takich ogólnych ram, to tak wygląda. A jakbyś miał pacjent tak zapytać, ktoś się pyta, na przykład pyta, panie Marcinie, czy mam pracować manualnie z blizną? Samodzielnie tak. W domu? Tak, ja tak. Pacjentów oprócz tego, że edukuję. Czyli... Ale nawet bez twojej edukacji, tylko po prostu ktoś się cię pyta, mam bliznę taką i taką, na przykład pół roku po cesarskim cięciu, boli mi, jest tkliwa i tak dalej, czy mam z nią pracować manualnie? Ktoś się bez pyta, mojego pacjenta. Instruktorza? Tak. Po pół roku. Sam chcę. I nie jest terapeutą. I nie ma pojęcia o tym, co ma w środku. No powiedzmy, że dobra, niech będzie hardkowo nie. Nie wiem. To nie powinien. Nie powinien? Nie, bo jak będzie sobie zadawał cierpienie, to nie będzie wiedział, czy to jest ten dobry ból, czy faktycznie robi sobie krzywdę. Czyli warto iść do kogoś, kto się wytłumaczy to. Oczywiście, że tak. Maltretujemy. Proszę pana, to i to miejsce jest wrażliwe. Uciska pan teraz kanał Huntera. Tam przebiegają duże naczynia i nerwy. To miejsce jest zawsze tkliwe. Jak pan będzie sobie tam pchał kciuk z całej siły, to może pan czekać tak długo, jak będzie trzeba, ale pan się nie doczeka ulgi. Aż odpadnie nogę. Tak, tak ja pracuje pan oczekiwałem. Sobie z tą szyją, ale dobrze, że nie pracuje pan obustronnie, bo gdyby pan sobie pracował po obu stronach, mogłoby to się skończyć źle. Bo tenica kręgowa jednej w stanie doprowadzić krew do mózgu, ale jak już są dwie przyciśnięte, to niestety mózg bez krwi sobie raczej radzi kiepsko. Bardzo. A bywają takie malformacje naczyniowe, że wystarczy jeden ucisk kręgowych na przykład może... Tak, pamiętam jak byłem na studiach i pokazywali nam właśnie takie kości wykopane z wykopalisk. Nie? I jakby światło tych otworów w jednym praktycznie wcale, w drugim taki ząb. Nie? I wyobraźmy sobie, że jakby no, nie trzeba sobie dużo wyobrażać, nie? Że to się może źle skończyć. Nawet nie trzeba specjalnie szukać po wykopaliskach, ale czasami jak pacjenci przynoszą do Blaira, nie? Tak, no to tam już po prostu... To nie wygląda. Jest dobrze, sprawa jest jasna, nie? A przecież nie wszyscy obowiązkowo nie muszą robią Dopplera. Nie muszą. No. Także tak, czy ja pacjentom pokazuję autoterapię? Tak, bo praca z blizną i nagroda za pracę z blizną jest za systematyczność. To nie jest tak, że ja dotykam magiczną różdżką i wszystko się dzieje w jedną wizytę. Ale po wizycie jednej już jakieś fajne efekty można oczywiście uzyskać. Że tak. Okay. Oczywiście, że tak, tylko że grunt musi być podatny. Jak jest takie coś żyzne, no to ja sobie tutaj posadzę nasionko i to wykiełkuję. Ale jak ja mam tutaj przygotować grunt, wszystkie warstwy i dopiero posadzę nasionko, to dopiero mogę na coś czekać. Jak przyjdzie ktoś... To mocne wyrnanie. No bo taka prawda, nie? Przyszedł do mnie pacjent z czymś, o co dbał, nad czym pracował i ja mam tylko to pchnąć naprzód o jakiś krok milowy, a mam po prostu zaspawane coś sprzed 20 lat, ja to tknę i to w ogóle jest nadwrażliwe, w ogóle mało co mogę zrobić, no to będzie to... To orka. Dłużej trwało. To takie małorolne porównania to zawsze do mnie jakoś trafiają. Rolne porównania? Tak, no nie? Jak ja mam podatny grunt i wsadzę nasionko i to taki to jest super, ale jak ja muszę po prostu na początku wziąć traktor, podczepić glebogryzałkę, brony, zorać wszystko, przekopać, po prostu później jakiś obornik tutaj wrzucić, dodatkowe, naturalne nawozy i tak dalej, dbać o to kilka lat po prostu. Sadzić przez kilka lat różne warzywa. Płodozmian i te sprawy. Trójpolówka.
No kurde, były takie. Koniczyna i te sprawy. Ja powiem, to jestem ze wsi, ale azotany. Jakoś już nie za bardzo. Kurde, jestem mega zadowolony z tego odcinka. Podobało mi się. Ja też. Po prostu ile my tematów poruszyliśmy. Nie sami to dość źle. Właśnie patrzę na rubryki. Uszy, wypróżnianie, tygrys bez sierści, rany szarpane od rekina, no. Narkotyki. Emocje. Emocje. Wszystko było. Dobra, słuchajcie, Marcin, dziękujemy ci bardzo za ten odcinek. Na pewno zaprosimy cię jeszcze nie raz w kontekście innych bardzo ciekawych tematów, które... No tak. I pytań, na które znasz odpowiedzi, tak zrobimy. Być może. A więc tutaj my ci dziękujemy, oczywiście słuchacze, widzowie też dziękują. A ja tylko dodam, bo oczywiście napomknąłem na początku, że jest bonus i jest bonus, słuchajcie, jesteśmy w tym momencie w trakcie sprzedaży Neuroklubu, gdzie między innymi tutaj my, Marcin i jeszcze wielu innych specjalistów będą się udzielać bardzo mocno. Jest to bardzo fajne miejsce, które łączy aspekty bycia dobrym terapeutą, dbania o swoje zdrowie i rozwój swojego biznesu. I tam też się Marcin powiada, fajne rzeczy koleś wie, warto mądrego posłuchać. I możecie tak naprawdę, jeżeli jeszcze nie zakupiliście dostępu, to możecie po prostu wykorzystać kod promocyjny, który jest tutaj, który właśnie musimy wymyśleć w tym momencie. Może Marcin. 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 Okej, okay. Dobra. Jest gościem. Jest mi mega miło. Tak, czyli jest po prostu kodem. Dostajecie kod, na sklepie wpisujecie Marcin, i macie 10% zniżki na zakup pakietu. Tak, zakup. Zatup. Pakietu półrocznego oczywiście. Tak. No bo oczywiście Marcina nie ma co się jakby... Nie ma co się ograniczyć. Nie ma co się ograniczyć na miesiące 3, trzeba po prostu spać do 6. Przecież jak gość zaczyna mówić, to 200 gigabajtów tematu wkręca, to nie jest do słuchania. Nie, to jest ewidentnie na przynajmniej pół roku słuchania. Tak. No. Dobra, Maciek, twoja ostatnia, kończąca kwestia. Tak jest, słuchajcie, udało nam się znowu wykopać przynajmniej jedną solidną łopatę do naszych terapeutycznych grobów. Jeszcze powiem ci, że... To była wielka szansa. Nie, to była cała taka łopata z takiej spycharki. Dzisiaj było dużo, bo było poruszane naprawdę dużo tematów, które są mocno alternatywne i nawet jakby początek w związku z ziębą, to już było grubo. Już wiedzieliśmy, że będziemy dzisiaj ostro kopać. Grubo. Dobra, dziękujemy wam za uwagę, żegnamy się. Marcin, Maciek, Patryk, trzymajcie się i widzimy się w kolejną środę. Ciao. Cześć.